Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. W okresie jesienno-zimowym cmentarz przy ulicy Tanowskiej jest otwarty w godzinach od 7 do 18. Później brama jest zamykana i osoby, które nie zdążą opuścić cmentarza do godziny 18, muszą dzwonić do administracji pod numer telefonu 601 55 13 74. Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniach 1 i 2 listopada bramy cmentarza będą otwarte aż do opuszczenia nekropolii przez wszystkie osoby odwiedzające groby. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu pojawią się piesze patrole Straży Miejskiej. Funkcjonariusze będą pilnować porządku i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby. I tak już od najbliższej soboty 28 października zaczynamy patrole popołudniowe tutaj. Patrol będzie tylko na cmentarzu, a od niedzieli nocki również, które będą już do końca, do 1 listopada i jeszcze kilka dni później. Będziemy zwracali szczególną uwagę na przypadki zakłócania spokoju, porządku, ewentualne kradzieże, tak żeby mieć tu pieczę nad tym terenem. 1 listopada już od wczesnych godzin porannych Straż Miejska wspólnie z policją będą kierować ruchem pojazdów na ulicy Tanowskiej. Tego dnia ze względu na zatłoczenie i problemy z miejscami parkingowymi warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Darmowe autobusy będą uruchomione od 28 do 30 października oraz 1 listopada i będą kursowały co pół godziny. 18 października rozpoczęła się budowa dodatkowych punktów świetlnych przy przejściach dla pieszych na terenie Polic. Inwestycja realizowana przez gminę Police we współpracy z powiatem polickim ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Są to newralgiczne miejsca, do których dochodziło do potrąceń i mają na celu poprawę widoczności pieszych przechodzących w tych miejscach. Jest to m.in. ulica Piłsudskiego, Roweckiego, Siedlecka, ulica Cisowa i ulica Mazurska. Doświetlonych zostanie w sumie 8 przejść dla pieszych. Zostały już zamontowane słupy, trwają przeciski pod nawierzchnią i w przyszłym tygodniu powinny być montowane pierwsze oprawy. Będą to oprawy LED-owe dedykowane typowo do doświetlenia przejść dla pieszych. Tak? Będą one zamontowane po obu stron przejścia w ten sposób, aby pieszy był bardziej widoczny wraz z jego konturą, cieniem i tak dalej. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 159 900 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa listopada, jednak uruchomienie pierwszych lamp ma nastąpić jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych. Szczecińsko-Polickie Morsy odwiedziły Norwegię, by tam zażywać zimnych kąpieli. Tygodniowy pobyt za kołem podbiegunowym przyniósł dużo wrażeń. Głównym sponsorem wyprawy była gmina Police. Jego działania również wybiegają poza granice naszych miast, poza granice województwa, bo wszędzie niesie pasja. Byli na pomocy koło podbiegunowe, a w tej chwili znowu wylądowali w Policach, mają jeszcze inny plan. Do tej pory morsowali głównie nad Bałtykiem i w pobliskim Jeziorze Głębokie. To im nie wystarczało i w lutym 2017 roku wyruszyli 350 km za koło podbiegunowe. Na mnie zrobiło wszystko wrażenie, chyba żaden kraj, żadne miejsce takiego wrażenia jak tam. Ja po prostu czułam się tam wspaniale, kąpałam się z chęcią, w śniegu się tarzaliśmy, wszystko było inne. I przede wszystkim niska temperatura wody, która u nas jest nieosiągalna, samopoczucie niesamowite, endorfiny, uśmiech z twarzy od rana do nocy na mnie schodził. I w nocy również, bo też się kąpaliśmy i w śniegu i w wodzie. Do norweskiego Tromsø na początku 2017 roku wyruszyło 30 morsów. Członkowie stowarzyszenia w lodowatej wodzie kąpali się średnio 4 razy na dobę. Morsy miały okazję zanurzyć się w wodzie o temperaturze minus 2 stopni Celsjusza. Temperatura powietrza wynosiła wówczas aż minus 13 stopni. Promujemy nasz region, nasze województwo, miasto, kraj, także mamy ze sobą flagi, jesteśmy umundurowani, że tak powiem, w sposób, który odróżnia nas od morsów wrocławskich czy katowickich. Wyprawa za koło podbiegunowe była pierwszą tak daleką podróżą, ale nie ostatnią. Morsy już postanowiły, że wyprawią się nad jezioro Bajkał. Lód, który ma ponad metr grubości na Bajkale, jest specjalna maszyna, którą wycinają przerębel. Są takie specjalne schody z podestem, gdzie się schodzi.
niesamowite widoki przede wszystkim, tak? No, to nas przyciąga, tak? O to chodzi w naszym morcowaniu, abyśmy szukali tych wrażeń takich ekstremalnych. Na spotkaniu zaprezentowano także działalność klubu i zalety morsowania. Prezentacji towarzyszyła wystawa fotografii wykonanych podczas wyprawy. 24 października w bibliotece przy ulicy Bankowej w Policach odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Szramek, promującą najnowszą książkę Tam, gdzie czekał anioł. Sponsorem spotkania była gmina Police, która wspiera lokalnych literatów i czytanie książek. Jest wielka ekspansja na telewizję, na bajki telewizyjne, a ludzie bardzo mało czytają. I dzisiaj pani Dorota Szramek przedstawiła tą całą historię tworzenia się książki, jak również intencje, jakie ku temu towarzyszą, aby to czytać. Tam, gdzie czekał anioł, to książka o matce dwojga dorosłych dzieci, która wyjeżdża do Ukerminde, by podjąć pracę opiekunki starszego małżeństwa. Wkrótce zmienia się jej życie. Niemieckie miasteczko staje się dla bohaterki oazą spokoju i zaskakujących wiadomości. To książka zmuszająca czytelników do zastanowienia się nad własnym życiem. Znajdują się w niej wątki polickie. Postać burmistrza też tam znajdziecie. Pan, który rządzi od tylu lat miastem, nie mógł po prostu nie zaistnieć na stronach tej książki. Dorota Szramek mieszka w Ukerminde. Zaczęła pisać 10 lat temu. Jest autorką ponad 2000 opowiadań drukowanych w czasopismach kobiecych, na przykład Twoim stylu czy Przyjaciółce. W 2015 roku ukazała się jej pierwsza książka Stojąc pod tęczą. Do tej pory powstały książki Dom, którego nie było, W słońcu i we mgle czy Niepełka. W planach jest już następna powieść. Głównymi bohaterkami będą kobiety, a przy nich niezwykle silni psychicznie mężczyźni. Poplączę im losy maksymalnie, jak się da. Postawię na ich drogach inne osoby, które kompletnie skotłują im życie. Oczywiście na końcu wszystko pięknie wyprostuję i będzie happy end, czyli tradycyjna moja książka. W spotkaniu z pisarką wzięło udział ponad 50 osób. Czternastego października w Policach odbył się 39. ogólnopolski bieg uliczny ćwierćmaraton. W biegu głównym wystartowała rekordowa liczba 272 zawodników. W ostatnich latach bieganie stało się bardzo popularne. Tylko w gminie Police odbywają się takie imprezy jak Bieg po zdrowie, Policka 15, Bieg szlakiem dzika, Bieg mikołajkowy, Dziki weekend, Bieg Neptuna czy najstarszy ćwierćmaraton policki. Dawaj Jurej, dawa! W ramach 39. ćwierćmaratonu odbyły się także inne biegi. Młodzieżowy, w którym wystartowało 173 zawodników, sztafeta i bieg rodzinny. Zwycięzcą został w kategorii Open po raz czwarty Wojciech Piwowarczyk z Pyrzyc, który 10-kilometrową trasę biegu pokonał w czasie 33 minuty i 45 sekund. W kategorii kobiet zwyciężyła szczecinianka Monika Andrzejewska, której pokonanie trasy zajęło 33 minuty i 54 sekundy. Wśród Policzan najlepsi byli Kamil Bieniek i Łukasz Wyrozębski, którzy zajęli kolejno czwarte i piąte miejsce. Najszybszą Policzanką okazała się obecnie mieszkająca w Szczecinie Anna Sobczak-Czynsz, która zajęła trzecią pozycję w klasyfikacji Open Kobiet. Impreza była współfinansowana ze środków gminy Police.